Więc jeśli chodzi o tą piosenkę, zatrzymajmy się na chwilę pomiędzy nami, która zapowiada twoją drugą płytę, tak? Marlen, no tak, właśnie. Tak. I pojawiły się takie głosy, że część osób, część słuchaczy, część fanów była dosyć zaskoczona twoją nową odsłoną, muzyczną przynajmniej. I szczerze powiem, że ja bardzo lubię takie klimaty właśnie nawiązujące do gdzieś tam synfów lat 80. To jest bardzo fajna rzecz. Dzięki. W muzyce i fajnie, że to... wydaje mi się, że to jest taki obszar, w którym ty chyba się też dobrze czujesz. No właśnie tak, chyba zaskakująco dla słuchaczy i dla siebie. Ciebie, tak. Ale wiesz co, to też powstało dość naturalnie, to nie była jakaś taka kalkulacja, że och, może teraz po prostu wymyślimy coś takiego. To naprawdę, w ogóle ta piosenka powstała bardzo szybko, bardzo naturalnie, co wcale nie jest zawsze tak, bo czasami... No tak, bo czasami się człowiek męczy, żeby coś fajnego i dobrego powstało. Męczy, ale czasami też jest, nie, po prostu czasami jest na przykład tak, że jest piękna melodia i tak się długo zastanawiasz, co do niej napisać, albo w drugą stronę, na przykład piszę sobie teksty i myślę sobie, dobrze, coś z nich się kiedyś urodzi, a tutaj jakoś to powstało naprawdę tak symultanicznie i muzyka i słowa, więc jest w tym jakaś taka po prostu organiczność, która, z którą ja się dobrze czuję i chyba ona po prostu też przebija się do słuchaczy, nie zastanawiając się kompletnie nad tym, czy to jest modne, czy jest to taki nurt teraz, czy inny. Czy tęskniłaś za muzyką, czy tęskniłaś za tym, żeby podzielić się ze swoimi słuchaczami, z fanami twórczością swoją? Oczywiście, bo troszkę ci nie było. Tak, tak. Wiesz co, chociaż ja... Oczywiście dla siebie byłam, to tak... Oczywiście, tak. Nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak nie było. Muzycznym. Nie. A oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Raczej to też trochę wynikało z tego, że miałam spore rzeczy, które napisałam, a niektóre też jakby gdzieś tam pod wpływem tych ostatnich miesięcy nabrały nowych wymiarów, a też niektóre napisałam na nowo. No i po prostu jakoś mam wrażenie, że ta piosenka pomiędzy nami, chociaż już napisałam ją jakiś czas temu, to ona w ogóle teraz nabrała jeszcze jakiegoś takiego innego wymiaru. W ogóle jak ją pisałam, to widziałam, nie ukrywam, że też pisałam ją pod wpływem swoich przeżyć, ale widziałam też ludzi, którzy są tacy spragnieni przestrzeni, powietrza, bo tacy byliśmy gdzieś tam zduszeni tym wszystkim, a z drugiej strony spragnieni bliskości.